DU Tico przed nami. O ile tych samochodów jeszcze trochę przetrwało i no nie wiem, czy można to już zakwalifikować jako youngtimer czy retro, ale ten egzemplarz koniecznie chcę nagrać, ponieważ jest to tuning lat 90. lub wczesnych 2000. I warto się temu przyjrzeć. Zacznijmy może od kołpaków z logo VR. Maska czarna, reszta oczywiście nadwozia zielona, więc maska przerobiona. Na dachu też czarny metalik, no nazwijmy to tak, taki brokatowy raczej coś, i niebieskie pasy. W środku kostki wiszą. Są też owiewki po bokach firmy Heco, takie same co i do Poloneza, ta sama firma je robiła. Wnętrze zajebiste. Bardzo lubię takie klimaty. Niebieskie tutaj, niebieska wykładzina, niebieski, no tutaj ta kolumna środkowa przy ręcznymi zmianie biegów, niebieska kierownica, niebieska ramka wokół zegarów, czarne przyciemniane szyby z tyłu. Spoilery dwa. I też znowu tutaj czarny taki pas na tylnej klapie. No wnętrze najciekawsze. Proszę zwrócić uwagę na tę niebieską kierownicę, niebieską ramkę. Białe zegary chyba też oryginalnie były czarne. Nawet na pewno zmienione. Ja postaram się to pokazać może tak. O. Dołożone, ponieważ jest jakiś samochodzik narysowany. No takie samochody to pamiętam właśnie z lat 90. i wczesnych 2000. Zajebisty. Jak dla mnie zajebisty. Coraz mniej już takich na ulicach, niestety. A warto było ją uwiecznić tutaj na filmiku, jako taka pamiątka, nie?